Z tej strony Klaudia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to będzie pierwszy z serii, o ile to będzie serią, bo wszystko zależy od waszego feedbacku. Pierwszy odcinek z serii Back to School. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba. Jeśli wam się podoba, to możecie napisać w komentarzu, żeby takich właśnie odcinków było więcej. I w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 5 gierek, które możecie sobie na przerwie pograć, bo wiadomo, zawsze na przerwie się nudzi. Jeśli jest to 5-minutówka, to tak jakby nie mamy w ogóle czasu na nic innego niż tylko przejście z klasy do klasy. Ale jednak na tych dłuższych, jak się zawsze znajdzie, to się nudzimy. Więc dzisiaj właśnie przedstawię wam 5 aplikacji, które mam nadzieję, że umilą wam ten czas. Jeszcze tak na szybko chciałabym wspomnieć o moim drugim kanale i dzwoneczku, który również możecie zaznaczyć, jeśli lubicie moją osobę. Będziecie dostać powiadomienia i żaden film was nie ominie. Także już dalej nie przeciągam i przechodzimy do odcinka. Pierwszą grą, która umila mi przerwie i mam nadzieję, że umili również je wam, jest to Arrow, także wejdźmy sobie tutaj. I ta gra polega na tym, że tak jakby po prostu, kiedy przytrzymujemy, jakaś reklama się głupio odpaliła, nic nie widzieliśmy. Jeśli przytrzymujemy, to ta strzałka leci w lewo i po prostu musimy omijać te przeszkody. Czyli właśnie widzicie, nie wyszło mi to. Także po prostu gra polega na tym, że musimy omijać niebieskie tutaj ściany. I takim oto sposobem możemy sobie umilić, moi kochani, przerwę. Po prostu tutaj się zajmując, żeby nie uderzyć w kant niebieskiej ściany. Kolejną grą, jaką mam wam do pokazania, i sądzę, że również zabiję wam czas, ponieważ mi swego czasu zabijała go totalnie. W drugiej bodajże gimnazjum maniaczyłam w nią, jest to zigzag. Polega ona na tym, iż mamy konkretną drogę i musimy kuleczką cały czas klikać i ona będzie skręcać lewo, prawo, ale to nie wszystko, ponieważ później są coraz gorsze levele, coraz trudniej się wywinąć, także zobaczcie, ja wam tutaj to przedstawię, tylko tak jakby co, ja już dawno w to nie grałam i właśnie dlatego dedłam. Musiałam w to troszkę pograć, żeby sobie przypomnieć, jak tu się klika, jak szybko itp. Ale widzę, że chyba tutaj sobie przypomniałam. Proszę Państwa, czy wygramy nagrodę kulki roku? Zobaczymy, już zmieniliśmy kolor, to już coś. No 64, już lepiej. Dobra, to lecimy do stówy. Bicie 100 punktów w tej grze, czy się uda? No nie, jest 87, tak blisko. Kolejną, trzecią grą, którą sądzę, że dobrze znacie, ponieważ tego czasu Apple Pen na YouTube był popularny, wszyscy to znali, wszyscy to śpiewali, to tutaj mamy tą grę, która również się szybko rozprzestrzeniła. Natomiast ta gra polega na tym, iż po prostu tutaj uderzamy w ananasy, jabłka, uderzyłam w jabłko, uderzyłam w ananasa, uderzyłam w obydwa. Cóż za kombo, matko, a tu jakiś uzbrojony ananas. I nabijamy punkty, później kiedy tam porobimy jakąś tam bodajże określoną ilość zadań, to odblokowują się tutaj tryby. Jak widzicie, w klasiku to się celuje w jeden. Później kolejny to jest taki, że po kółeczku się kręcą i musisz każdy powystrzelać. Później się będą poruszać takim zygzakiem, a jakby w ostatnim sumie nie pamiętam. Ale jednakże jest właśnie mega spoko, że powymyślali tutaj różne tryby, że właśnie nie da się nudzić. Jak ten się już znudzi, to można iść na kolejny. Także przerwy idealne, gwarantowane z Apple Pen. Czwartą już grą, która również z tego czasu zawładnęła moim sercem, jest to Spikes i polega on na tym, że jest sobie ptaszek, odbija się od prawej i lewej ściany, musi za ten czas zbierać cukierki i nie nabić się na kolce, co jest również trudne, jak widzicie, proszę bardzo, pierwszy punkt, tam bodajże co dychę się kolor chyba zmienia, zaraz to sprawdzimy. Dlaczego się zabiłam? Nie, nikt tego nie widział, moi drodzy. Witam was w kolejnym gameplayu, dzisiaj wbijamy tutaj setny level. O, już jest 15, właśnie, to czyli to jest, dalej się co 5 zmienia, to nie wiem od kiedy się zmienia, co 10. W każdym razie ja to inaczej zapamiętam. Ale mi dobrze idzie, ty! Jak my po rekord lecimy, moi drodzy, patrzcie, co tu się dzieje. Mamy tu też taką opcję, że możemy sobie zakupić inne ptaszki, także jak widzicie, mamy jednego tu odblokowanego, fioletowego. Jak nazwiemy tego fioletowego ptaszka? Napiszcie w komentarzu. Okej, no i już ostatnią grą w dzisiejszym odcinku jest to Floris Lava, czyli popularny ostatnio challenge na praktycznie całym YouTubie. Wszyscy się to bawią. Wczoraj na spotkaniu w Warszawie z widzami ja również sama się w to bawiłam. Gierka jest spoko, właśnie pograłam sobie w nią już troszeczkę. Polega na tym, że aktualnie sobie skaczemy i jest wszystko spokojnie, możemy chodzić po ziemi i w ogóle. Ale zaraz to się zmieni, moi drodzy, ponieważ, o jak widzicie, the floor is lava! I teraz musimy skakać, teraz nie możemy dopuścić, żeby nasz ludzik dotknął ziemi, no właśnie jak ja teraz, ponieważ się utopiliśmy. Niestety. Ale mi się szczerze spodoba, jest taka sympatyczna, tak jak tamte mnie zawsze irytowały, bo dedały mnie wkurzały, to ta wam powiem szczerze, jest taka, nie wiem, jakoś tak mi się przyjemnie w nią gra, naprawdę. Dobra, lecimy, moi drodzy, po rekord. Rekord to chyba tam było 49 albo 39, ale się nie mylę. Ale proszę Państwa, dobra, to lecimy do stówki. Lecimy do stówki. The floor is lava! Uwaga, uwaga! I na ziu! Ej, jak my chyba stówkę wbijemy, naprawdę. The floor is lava! Jak ja dednę na 99, to będzie taka be... No fajnie! Ta
Także na tym, że prawie wbiliśmy 100 punktów, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na moje social media, czy na mojego Instagrama, Snapchata, Musical.ly, Facebooka, moi drodzy, wszystko jest w opisie. W opisie znajdziecie również adres. Jeśli chcecie mi wysłać jakąś paczkę i pojawić się w odcinku, to zapraszam bardzo serdecznie, będzie mi naprawdę bardzo miło. Także no co, zapraszam jeszcze do łapkowania, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków z serii Back to School. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, no i hejka!